historię, tylko tego małoletnich chłopców. To też jest taki argument, który bardzo często się pojawia i tutaj nawet się tego nie rozwija. Chodzi przecież o tak zwanego pipla, czyli służącego kapo czy blokowego, który bardzo często był wykorzystywany seksualnie, ale to jest zupełnie inna historia. Historia, której też nie mamy, ale historia, która często z różowymi trójkątami nie miała nic wspólnego. I tym bardziej jest to jaskrawe i przerażające, ponieważ jak się czyta głównie akta transportowe z muzeum, z archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, to widzimy po tym, co się zachowało, że w przypadku tej grupy więźniów taki średni czas życia w tym obozie to było 4 do 5, maksymalnie 6 tygodni. No, czyli ci ludzie praktycznie byli tam transportowani i umierali na śmierć. I to, w tym kontekście to te wszystkie dywagacje związane z tym, kto kogo jak wykorzystywał i czy ma warto o tym mówić, czy nie, to wszystko jakby całkowicie traci sens, no bo jednak ta liczba, i tutaj akurat liczba 5-6 tygodni, no dużo nam mówi, szczególnie, że jeżeli chodzi o tę grupę więźniów, wiemy tyle, że od 10 do 15 tysięcy mężczyzn zostało umieszczonych w obozach koncentracyjnych za swój homoseksualizm. 60% z nich nie przeżyło. Natomiast jest jeszcze dużo innych ofiar, homoseksualnych mężczyzn, kobiet, również podejrzewanych o homoseksualizm, które nie trafiły do obozów koncentracyjnych, które trafiły do więzień, do aresztów. I w tej liczbie ich nie ma. Takim przykładem jest Stefan Kosiński, który jest jedynym rozpoznanym z praktycznie pełną biografią więźniem prześladowanym na mocy paragrafu 175 pochodzenia polskiego, który nigdy w Polsce nie opowiedział swojej historii. Zmarł w roku 2003. Jego historia jest o tyle emblematyczna dla naszej pamięci, że po pierwsze nie opowiedział, po drugie już na początku lat 90. wydano książkę na podstawie jego historii. Książkę, która została przetłumaczona na kilkanaście języków. Rok temu wyszedł zbiór jego korespondencji z takim jego przyjacielem, który to prowadził, który spisał te jego relacje i dzięki temu powstała ta pierwsza książka. On zostawił dwie relacje w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jedna pięciogodzinna, druga sześciogodzinna w Fundacji Shoah. I wielokrotnie podróżował i opowiadał po całym świecie, bo w Amsterdamie, w Stanach Zjednoczonych i opowiadał swoją historię. Odpowiadał na mnóstwo listów, też bardzo młodych ludzi. Do końca życia nie zdecydował się opowiedzieć tej historii w swoim własnym kraju. Mieszkał na Mokotowie, zmarł w 2003 roku i do dzisiaj nikt nie wie, że jego życie wyglądało zupełnie inaczej, że przez całe życie był w szafie, nigdy nie opowiedział swojej historii w swoim kraju, bo się bał. Ja właśnie chciałam zapytać o relacje polskich więźniów. Teraz już wiemy, że jest jedna, a z tej książki Hegera możemy się dowiedzieć, że więźniów polskich homoseksualnych było tyle samo pewnie, co innych. Zresztą Heger nie wyróżnia ich jakoś specjalnie na tle innych, tylko pisze, że w pewnym momencie przyjechała grupa chłopców z Polski i coś się zmieniło w stosunkach wewnątrz blokowych. Bo to też warto powiedzieć, że ta relacja jest swoją moc zawdzięcza również niezwykłej uczciwości autora. On otwarcie pisze o tym, że to, że został wybrany przez blokowego, on pisze z wdzięcznością o tym blokowym, został wybrany na partnera przez blokowego, który co najmniej 10-krotnie uratował mu życie i on do dzisiaj jest mu za to wdzięczny. Tak, i to też jest istotne w ogóle w kontekście innych relacji, że Heger nie boi się powiedzieć o tym, że nie było, że w tej sytuacji obozowej nie było albo czarno, albo biało. Że jakby cały ten koncept tej społeczności obozowej był w ten sposób wymyślony, że nie dało się po prostu zachować jednej. Moherowi się nie mogą nie pogodzić z tym, że nie można było tu na rozrodzie 500+, a tutaj LGBT. No nie mogą się z tym pogodzić, że jest ochrona dla LGBT. Zwyczaili do tego, że co jest paradoksalne, bo cały Holokaust... A prawosławnych ludzi nie ma tutaj w Warszawie. Warszawa jest tak, katolicka. Sprawcy, ofiary, świadkowie, ale że nachodzą na siebie. I to jest bardzo istotne i Heger, no tak jak mówię, koniec lat 60. powstanie, początek lat 70. relacja, więc to jest dokładnie ten moment, kiedy jest też przełom, jeśli chodzi o badania Holokaustu, tak związany właśnie z tymi trzema kategoriami. Więc to warto o tym pamiętać, ale dzięki w jego słowach i w tym, co on pisze, jak to wspomina,
bezpośrednio widzimy, na jakiej zasadzie właśnie wyglądało przeżycie, wyglądało podjęcie decyzji, jeżeli w ogóle mówimy, możemy mówić o jakichkolwiek decyzji w sytuacji zagrożenia życia, ale też przeżycie, tak jak w tym przypadku relacja z kimś, kto był wyżej w hierarchii obozowej, czy to był kapo, czy to był blokowy, to rzeczywiście z dnia na dzień praktycznie miał wpływ na to, czy ktoś przeżyje, czy nie. I on się tego nie boi, on sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że wielokrotnie wybierano jego, a nie kogoś innego. I że poprzez też swoje ciało i swoją seksualność był w stanie się uratować. Nie boi się tego powiedzieć wprost, że walczył w ten sposób o swoje życie. I tutaj też rzeczywiście pojawia się ta historia młodych mężczyzn z Polski, przywiezionych z różnych miejsc, część z ruchu oporu, część z partyzantki. Myślę, że to będzie taki najbardziej newralgiczny też fragment tej książki. Nie chciałabym bardzo, żeby na tym fragmencie recepcja tej książki w Polsce się zatrzymała, ale rzeczywiście on mówi wprost, że ci ludzie też podejmowali taką decyzję, czyli odsłania kolejne, mogli podjąć taką decyzję, czy też nie mieli wyjścia, żeby w ten sposób się zachować, czyli odsłania kolejne tabu, pokazujące, że to nie było tak, że kolor czerwony i więzień polityczny, czy też więźniarka polityczna oznaczała, że ci ludzie nie byli narażeni na tego typu sytuacje i nie... Być może też to, co pisze Heger, pokazuje nam, że bardzo Straszne. Często zdarzało się też tak, że zostawali na przykład kochankami blokowych, co w polskiej pamięci nie istnieje. No, nie tylko nie istnieje, ale byłoby pewnie według niektórych doskonale, gdyby nigdy nie zaistniało. Zresztą ta pamięć historyczna o naszych bohaterach jest skażona tą czarno-bielą. Bardzo ciężko jest się z tego wyłamać, dlatego też uważam tę książkę za cenną. Myślę, że dla niektórych może być też trudny fragment, który opisuje historię księdza 60-letniego, który trafił do obozu z różowym trójkątem i został właściwie w ciągu 24 godzin czy 2 dni pozbawiony życia. Towarzyszy temu opis pewnego cudu. Ja nie chcę tego Państwu tutaj opowiadać. To jest bardzo mocna scena, która dla ortodoksyjnych, tak to ujmę, oględnie katolików, będzie ciężka do przyjęcia. No a Warszawa jest katolicka. Czytając te relacje Hegera, nie mogłam relacje się Hegera. Skojarzenia z czytelnictwem. Czytajmy relacje Hegera. Jego. Jest szalenie zniuansowana. No, przypomnijmy, że książka powstała po wojnie, ale jest taki fragment, który pozwolę sobie przytoczyć, bo to jest właśnie jeden z tych niuansów, który mówi o tym losie powojennym ofiar, ale też o tym, na co my nie zwracamy uwagi na co dzień, a właściwie nieustająco możemy mieć z tym do czynienia. Który kierowca mknący dzisiaj po niemieckich autostradach wie, że każdy granitowy krawężnik, który je okala, nosi ślady krwi niewinnych ofiar, krwi ludzi, którzy nie popełnili żadnej zbrodni i jedynie z powodu swojej religii, pochodzenia, poglądów politycznych czy pociągu do własnej płci musieli wegetować i ginąć w obozach koncentracyjnych. Który kierowca, przejeżdżając przez wiadukt na autostradzie, myśli o pod tym, pretekstem że każdy też zabili Jezusa Chrystusa, że życie uważa siebie za Ojca, za Boga, a Jezus powiedział, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że mówię, że jestem Synem Bożym? Albo, że czynił cuda, to czynił cuda, ale że cuda czynił mocą diabła. To jest jak fragment, może diabeł diabła wypędzać? Jezus prostakom tłumaczył, którzy byli po uniwersytetach, faryzeusze i saduceusze. Także teraz i dzisiaj też, bo się nic nie zmieniło od 2000 lat, faryzeusze i saduceusze są strasznie wściekli na to. Jakbyś powiedziała, że są prostakami, no bo i są. I coś koło sądów, jak się wyżalisz, pochodzisz, to też będą ciebie obserwować, bo teraz dziwne czasy nastały, dziwne czasy. I tam jest taka scena w tej sztuce, kiedy więźniowie, dwóch więźniów z różowym trójkątem, oni przenoszą najpierw kamienie, później śnieg i często też ja się spotykałam i nie tylko ja, ludzie, którzy w ogóle zajmują się tym tematem, między innymi Klaus Müller z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie wspominał wielokrotnie w swoich tekstach, że opis tej bezsensownej, absurdalnej pracy wywoływał wielu osób rodzaj takiej niewiary w to, że coś takiego mogło istnieć, że rzeczywiście ktoś wymyślał zadanie, które polegało na tym, żeby nie tylko kogoś zniszczyć fizycznie, ale też psychicznie. I to jest taka jedna strona medalu. Z drugiej strony jest ta potworna praca i to jest ten fragment tutaj, który pani przytoczyła,
potwornie ciężka praca w kamieniołomach, w wielu obozach koncentracyjnych. Jeden z ostatnich obozów koncentracyjnych Dalbaudora, który powstał na początku 1944 roku. No to był obóz, który był całkowicie poświęcony i powstały po to, żeby obsługiwać kamieniołom, żeby wspierać też budowę tajnej broni Hitlera, czyli rakiet V2. Tam też wielu więźniów zginęło właśnie w kamieniołomach. I to byli ludzie, którzy ginęli jak muchy, po prostu codziennie. I o tym też Heger pisze. Wspominam, mówię już teraz tak bardziej uniwersalnie i szeroko, bo też myślę, że to jest ważne w tej książce, że on uczy nas, jak nie wyodrębniać grupy, określonych grup więźniów, jak pokazać, że ta codzienność obozowa i sami więźniowie to był jeden zorganizowany, mocny organizm i że tam jakiejkolwiek hierarchizacji, jeżeli chodzi o ich cierpienie, nie było. Każdy cierpiał tak samo. Rodziły się hierarchie w samym układzie obozu ze względu na to, że oczywiście jak w każdej społeczności była arystokracja, klasa średnia i tak zwane doły. Były przy tym wszystkim marginesy, różowe trójkąty właśnie do tych marginesów należały. Ale myślę, że ta relacja też pod względem tego, że jest jednak wypowiedzią literacką, bardzo szczędną, niezwykle zniuansowaną, ale też opierającą się przede wszystkim na materiale, z takim bardzo zimnym, chłodnym językiem, ale też pokazuje nam, że obóz koncentracyjny i to, w jaki sposób różne grupy tam były wykorzystywane i jak ich cierpienie było opisywane, to jest coś, o czym dzisiaj powinniśmy patrzeć właśnie też z tej uniwersalnej perspektywy, bez tego procesu hierarchizowania. No, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że jest Pani jako matką tej książki, więc rozwijając temat, Pani się zajmuje w swoich badaniach i też w swoim doktoracie o tym Pani pisała.